Kochani, dalej w temacie początku roku. Tak to jest, moi drodzy, że czasem, nie mówię, że zawsze, ale czasem bywa tak, że początek roku to jest taki czas, kiedy my zwiastujący Boże Słowo czasem mamy przesłanie takie, wydaje się nam szczególne do zboru na cały rok. I tak myślę, że te dwa przesłania, które już słyszeliśmy w tym roku, myślę o niedzielnych przesłaniach, chyba takimi mogą być. Pamiętacie przesłanie z zeszłego tygodnia, brat Janusz usługiwał? Chyba pamiętacie, mam nadzieję. Mówił na temat zapierania się samego siebie, brania krzyża codziennie, czyli jego wola, a także szukania Bożej bojaźni. Niezwykle ważne aspekty. Kochani, pamiętajmy, aby nie tylko to usłyszeć, ale tak jak dzisiaj brat Janek, prowadząc nabożeństwo, dwa razy to wspomniał, że Boża rodzina, Bożą rodziną jesteśmy my, kiedy słuchamy, ale tu jest przecinek. Nie możemy na tym zakończyć, bo to niewiele da. Ale kiedy wykonujemy Jego Słowo. Kiedy wykonujemy Jego Słowo. A pierwsza niedziela, czyli jeszcze tydzień wstecz się cofam. Pamiętacie, brat Damian usługiwał. I również tylko takie trzy hasła wspomnę, które nam odświeżą pamięć. Myślę, że na tyle to blisko, że pamiętamy. Szukajmy Pana. Pamiętamy? To było potężne przesłanie. Szukajmy Pana. Wracajmy do komory. I ta trzecia myśl, wykorzystujmy, raczej wykupujmy czas. Dlaczego tak wspominam to w kontekście przesłania z początku roku? Dlatego, że dokładnie rok temu, 18, dlatego miałem zawahanie na samym wstępie. W zeszłym roku to było 18 stycznia, czyli dokładnie rok temu. Również przekazywałem pewne słowo, które chciałem, aby było takim kierunkującym słowem, takim strategicznym słowem na rok 2015. Chociaż on się zakończył, to myślę i dalej. A wiecie, jakie były główne myśli? No tu was już nie będę egzaminował. Bo rok do tyłu to nikt nie ma szans. Ale ja pamiętam. Wiecie, i główne przesłanie tego, co mówiłem dokładnie rok temu, wsłuchajcie się dobrze, to mówiłem, szukajmy Pana. Wracajmy do komory. Wykupujmy czas. Kiedy brat Damian zwiastował, byłem poruszony, że Bóg po roku przypomina praktycznie to samo przesłanie. Oczywiście w innym i w innym kontekście, inne słowa ubrane, ale przesłanie prawie to samo. Więc myślę, że słowa mamy wiele, ale wykonujmy je. Moi drodzy, przypomnę, bo to rzeczywiście było dawno. Wtedy w oparciu o księgę proroka Ageusza wspominałem, była to historia, kiedy lud Boży miał polecenie odbudowywać świątynię. Trudne słowo, nie? Odbudowywać świątynię. I rzeczywiście oni podjęli się pracy. Kiedy wrócili z niewoli, podjęli tą pracę. Zaczęli odbudowywać świątynię. Ale coraz wolniej. Coraz więcej było przeszkód. Coraz więcej było zniechęcenia. Aż w końcu praca została odłożona w ogóle. I po 15 latach Pan Bóg przychodzi i przez proroka Ageusza przychodzi do ludu i mówi, słuchajcie, ale to jest czas, podkreślam słowo czas, abyście odbudowywali świątynię. Dokładnie to brzmi tak. Czy już czas dla was, byście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy mój dom leży w gruzach? Podczas gdy lud Boży twierdził, nie, to jeszcze nie czas. Tak czytamy w księdze proroka Ageusza. Jest jakby polemika. Lud Boży twierdzi, to jeszcze nie czas, my zajmujemy się swoim. My zajmujemy się życiem swoim. A Bóg mówi, nie, najpierw świątynię odbudujcie. Królestwa Bożego szukajcie wpierw. Wpierw. A wszystko inne będzie wam przydane. I tam dalej w księdze proroka Ageusza było takie wezwanie. Pan Bóg stawia przed nimi taki jakby test. I mówi im, zobaczcie, no spójrzcie na swoje życie. Zobaczcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Ubieracie się, wciąż wam zimno. I tak dalej, i tak dalej.
Moi drodzy, nie chcę tego mówić w kontekście naszych materialnych spraw, ale moi drodzy, myślę, że powinniśmy również spojrzeć na to od duchowej strony. Zważ, jak ci się powodzi, mówi Bóg. Zważ, jak ci się powodzi w duchowym życiu. Czy jesteś szczęśliwy w Bogu, tak w pełni? Czy jesteś usatysfakcjonowany relacją z Bogiem? Czy jesteś usatysfakcjonowany tym i spełniony do końca w tym, co przeżywasz z Bogiem? Czy naprawdę tak jest? Czy przypadkiem nie czujesz się troszkę jak tamci? Dużo wkładają, dużo się męczą, dużo pracują, a efekt jakiś mizerny. Moi drodzy, pytanie może wydawać się takie trochę dziwne. No jak? Jak można pytać, czy Boże dziecko może być szczęśliwe do końca w Bogu? No wydawać by się mogło, no oczywiście, że tak. Ale kochani, sami zobaczmy, czy przypadkiem nie dzieje się tak czasem w życiu, że coś nie tak do końca jest, że nie ma tej pełnej radości, że nie ma tego pełnego odpocznienia, że czasem nie potrafimy nad strachem zapanować, że czasem troska i obciążenie jakieś rozgniatają jak walec drogowy, że czasem szatan robi spustoszenie w naszych domach, rodzinach, a my jakby nie mamy mocy, aby go powstrzymać. Kochani, jak to jest? No przecież mamy dostęp do wszystkiego. Mamy dostęp do wszystkiego w Bogu. To jak to jest, że czasem pomimo tego czujemy się jacyś tacy niespełnieni, nie do końca usatysfakcjonowani życiem z Bogiem? Kochani, dlatego, że rozmijamy się z Bożym czasem. Bóg mówi, to jest czas, abyś mnie szukał. To jest czas, abyś wracał do komory. To jest czas, a my mówimy, to nie ten czas. Ja muszę się zająć najpierw swoim. Może tak tego nie mówimy oczywiście, no bo gdzie? Jasne, że tak tego nie powiemy, ale tak żyjemy. Oczywiście, kochani, ja nie mówię tego, że tak faktycznie jest, ale tak może być, przynajmniej w życiu niektórych. Dlatego Bóg mówi, zważ, jak ci się powodzi i wracaj do komory. Moi drodzy, Bóg nie miał pretensji o to, że oni budowali swoje. Nie o to Bóg miał pretensje, ale o to, że poprzestawiali priorytety. Że najpierw zajęli się swoim, a dom Pana leżał w gruzach. A więc raz jeszcze, Królestwa Bożego szukajmy wpierw. A wszystko inne będzie nam przydane. Moi drodzy, i pamiętam, że wtedy, rok temu, kończąc poselstwo, jakoś tak wyszło, że zapytałem, padło takie pytanie, co jeszcze Bóg musi zrobić, abyśmy w końcu zaczęli to wykonywać, a nie tylko słuchać. I później po jakimś czasie pewien brat mówił świadectwo, że wychodząc z tego nabożeństwa, wychodził z dźwięczącym słowem, co jeszcze? Co jeszcze Bóg musi zrobić, żebyś zaczął w końcu nie tylko słuchać, ale to robić? Ale po czasie dopiero Bóg musiał coś zrobić. Pomimo to, że wychodził z tym słowem, ale po jakimś czasie Bóg zainterweniował. Zdarzył się wypadek w ich domu. I dopiero wtedy sobie przypomniał to. Kochani, czy my musimy czekać na coś takiego? Czy nie możemy po prostu Bożego głosu słuchać? Kiedy kończyłem nabożeństwo w Sylwestra, kiedy mówiłem na temat naszego odłączenia od świata, zero kompromisu z tym światem, nie będę tego już teraz przypominał. Wiecie, gdzieś cisło mi się na usta to samo. To samo chciałem powiedzieć. Czyli chciałem powiedzieć właśnie to, co jeszcze Bóg musi zrobić, abyśmy zaczęli to robić. Ale powstrzymałem się, myślę, no nie będę tego ciągle przypominał. Ale usiadłem z takim troszkę niedosytem. I wiecie, brat Sebastian, który prowadził nabożeństwo, wychodzi i mówi, że musi coś przekazać. I mówi słowo, na co czekasz? To jest prawie to samo. Moi drodzy, więc
Ja chciałbym dziś w Bożym imieniu zaapelować do siebie samego i do każdego z nas. Nie poprzestańmy na słuchaniu, ale wykonujmy i wykonujmy Boże Słowo. Moi drodzy, a dzisiaj również chciałbym, kontynuując to, iść może troszeczkę głębiej, iść może troszeczkę dalej w pewnym zakresie. I też chciałbym, aby to słowo było takie może bardziej strategiczne na ten rok. Aby ono zostało zapamiętane i realizowane przez nas. Moi drodzy, wciąż słyszymy i słyszymy nie tylko w styczniu zeszłego roku i w styczniu tego roku. Wiele razy w ciągu roku słyszeliśmy to samo poselstwo. Szukaj Pana, wracaj do komory, wykorzystuj czas. Ale dziś chciałbym się zastanowić jak. W jaki sposób. Jak szukać, aby Go znaleźć. Wiecie, bo jest możliwość, że Go będziemy szukać, nie znajdując. A więc chciałbym zastanowić się, jak szukać, aby Go znaleźć. Kochani, jesteśmy w trakcie 40-dniowego postu i modlitwy. Ten tydzień, który jeszcze trwa do wtorku, jest poświęcony głównie oczyszczeniu. Oczyszczeniu nas samych, oczyszczeniu zboru, ale głównie nas samych, bo jeżeli nas, to i zboru. To miałem na myśli. A więc, moi drodzy, rozpocznijmy od księgi proroka Izajasza, 58 rozdział. Wołaj na całe gardło. Nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Zatrzymam się, kochani, abyśmy złapali, do kogo to jest adresowane. Żebyśmy przypadkiem nie pomyśleli, że to jest do tego świata, że to jest do naszych sąsiadów. Wspominaj mojemu ludowi. Kochani, to jest adresowane do mnie, do nas, do każdego z nas. Czytamy dalej, werset drugi. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? To jest właśnie ten dylemat, o którym przed chwilką wspomniałem. Można szukać Pana, a gdzieś mało skutecznie albo nawet bezskutecznie. Wydaje się, że oni robili to szczerze. Czytamy, że pragną zbliżenia się do Boga. Czytamy, że szukają mnie dzień w dzień. A pomimo tego bezskutecznie. A pomimo tego uważają, zauważają, dostrzegają, doświadczają, że Bóg jakby nie odpowiada. I Bóg daje odpowiedź. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Ten 8 i 9 werset rozpoczyna się od słowa wtedy. 8 wtedy, 9 gdy potem. Kochani, jest jakaś kolejność. Pan Bóg mówi: zróbcie, co macie do zrobienia. Uregulujcie, co macie do uregulowania, a potem. A potem odpowiem. 11 werset.
i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Moi drodzy, nie chcę analizować dokładnie, bo chcę dalej iść. Nie chcę analizować dokładnie tych wszystkich zarzutów, które Bóg tutaj im stawia. Ale gdyby ich ująć wspólny mianownik, to jednym słowem bym określił jako relacje albo zaburzone relacje. Bo kiedy czytamy tutaj, zwłaszcza w wersecie 4, o kłótni, o spieraniu się, o tym, że nie umieją sobie przebaczyć, że źle się traktują nawzajem, to mogę powiedzieć, że chodzi po prostu o relacje między ludźmi, między społecznością. I kochani, i to są ewidentne dla Boga przeszkody, że Bóg nie mógł odpowiedzieć, że pomimo ich starania, że pomimo ich modlitw, nawet postu, Pan Bóg nie mógł im odpowiedzieć, ale w miłości swojej Pan Bóg nie zostawił ich tak. Kieruje słowo. Kieruje słowo, aby oni mogli się do tego słowa ustosunkować i uporządkować. Moi drodzy, chociaż te emocje, które tu są opisane, te emocje takie negatywne, ja myślę, że możemy ich jeszcze zawęzić do innego słowa. Że te emocje, te czyny, te niewłaściwe relacje, czyli tą zazdrość, kłótnię, którą wymieniłem, to złe traktowanie się, te, jak czwarty werset mówi, te uderzanie pięścią, czyli jakiś upór, kochani, mieszczą się w jeszcze innym słowie. A powiem miłość. Albo jej brak. W zasadzie to jej brak. Bo kiedy otworzymy list do Koryntian, hymn o miłości, 13 rozdział, to od 4 rozdziału czytamy, czym jest miłość. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Inny przykład mówi dużo lepiej. Tam jest oddane, nie pamięta nic złego. Nie pamięta nic złego, czyli przebacza. Moi drodzy, i to wszystko, co tutaj przeczytałem, to jest jakby odwrotność tego, co Bóg zarzucał Izraelitom w księdze Izajasza. A więc to wszystko jakby sprowadza się do relacji, a idąc jeszcze głębiej, do miłości czy jej braku. Na chwilkę zobaczmy do Nowego Testamentu. Otwórzmy Ewangelię Jana, 15 rozdział i werset 7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Moi kochani, zwróćmy uwagę najpierw na tą drugą część. Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Czy można oczekiwać lepszej obietnicy? Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Oczywiście, kochani, myślę, że na tyle jesteśmy dojrzali, że rozumiemy, że nie chodzi o jakieś nasze kaprysy, zachcianki, że na coś takiego będziemy oczekiwać, że Bóg będzie spełniał. Nie, ale wszystkie te rzeczy, które są jakby naszym dziedzictwem, wszystkie te rzeczy, które są Bożą wolą dla nas, one mogą się spełnić. Kochani, wyraźnie czytamy, to jest niesamowite zdanie, ja w tym tygodniu bardzo mocno go przeżywałem. Proś o cokolwiek chcesz. A dam ci. Gdzie to jest taki przystęp. To jest taka obfitość. To jest taki potencjał. Mogę mieć wszystko, czego pragnę. No mogę. Jezus mówi, dam ci. Tylko problem w tym, że my się skupiamy na obietnicy. Umyka nam warunek. A warunek jest taki zresztą bardzo prosty. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą. To jest w zasadzie jedna myśl, ale rozbijmy ją na dwa elementy. Czyli, jeśli we mnie trwać będziecie. Czymże to innym jest, jak nie wezwaniem, które wciąż słyszymy? Jeśli we mnie trwać będziecie. Czymże to innym jest, jak nie tym, co wciąż słyszymy? Szukajcie Pana. Wracajcie do komory. Tu jest wcześniej obraz winnego krzewu. Czyli tej gałązki, którą my jesteśmy, która jest wszczepiona w krzew. I cóż ona robi? Ona żyje sokami tego krzewu. Po prostu.
A więc to jest jeden warunek do spełniania się modlitw, do spełniania się naszych próśb. Trwaj we mnie. A drugi, który zresztą jest bardzo z tym połączony, niech moje słowo w Tobie trwa. Niech moje przykazania w Tobie trwają. A to znaczy czytaj i stosuj. Czytaj, rozmyślaj i stosuj. Kochani, i to jest cała teologia. Jeżeli w tym będziemy wierni, to będziemy zaskoczeni, jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Jeżeli w tym będziemy wierni, jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje, i przykazanie moje was trwać będzie. Ale moi drodzy, pozwólcie, że tak jak zresztą zrobił to Jezus. Jezus zawężył słowo przykazanie do czegoś konkretnego. Najpierw jest powiedziane słowo, później w 10 wersecie jest napisane, jeśli przykazań moich będziecie przestrzegać. A później Jezus jakbyś ogniskuje uwagę uczni na czymś, moim zdaniem podstawowym. Dlatego, że skoro Jezus tak bardzo wyraźnie o tym mówi, to jest to tak ważne. Czyli werset 12. Precyzuje, jakie przykazanie. Precyzuje, jakie słowo musi nas trwać. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Moi drodzy, zauważcie, to jest rozkaz. To jest Boże przykazanie. Wiecie, ja to wyraźnie w tym tygodniu słyszałem, jak Bóg jakby mówił do mnie: Bogusław, daję ci rozkaz. Miłuj ludzi. Miłuj ludzi. To jest rozkaz. I tu nie ma żadnej opcji kogo. Może tych bardziej, tych mniej. Ten mi zalazł za skórę, to może mniej. Nie ma czegoś takiego. Miłuj swoich braci, siostry. Miłujcie się nawzajem. Kochani, to jest Boży rozkaz. Boży rozkaz dla nas, nie tylko na ten rok. Ale od teraz, myślę, bardziej to rozpocznijmy. Nie mówię, że tego nie robimy. Ale myślę, że powinniśmy większo na to zwrócić uwagę. Jezus w tym wersecie mówi w ten sposób. Dam wam wszystko. Proś o cokolwiek chcesz. Ale niech moje słowo, niech moje przykazanie jest zachowane. I na pierwsze miejsce wysuwa to. Miłość wzajemna. Miłość wzajemna. Moi drodzy, myślę, że miłość wzajemna jest tak istotna, tak ważna. Kochani, zwróćmy uwagę na to, co mówi w tym hymnie o miłości apostoł Paweł. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Moi drodzy, cokolwiek ten cymbał oznacza, w każdym bądź razie, jeśli nie mam miłości, to mogę być nie wiem jak duchowy, a będę tylko jakimś hałasem. Choćbym miał dar prorokowania, choćbym znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Moi drodzy, miłość jest tak istotna. I możemy, wiecie, dokładać wiele wysiłku w różne aktywności. Możemy dokładać wiele naszej determinacji w różne aktywności. Ale kiedy my nie zadbamy o to, co Jezus stawia na pierwszym miejscu, to może będziemy zdziwieni, że dużo wysiłku, dużo aktywności, dużo determinacji, a wysiłki nie za wielkie. Wiecie, i apostoł Paweł widział to również w zborze, do którego przecież pisał ten hymn. Do zboru w Koryncie, który pisał ten hymn o miłości. On widział problem w tym zborze. On widział, że tam zaczynają się jakieś podziały, jakieś frakcje. Była sytuacja, gdzie ludzie tam skupiali się na czymś, czy wokół czegoś, czy wokół może kogoś, co im dawało wygodę, co im dawało poczucie jakiegoś zadowolenia, a przez to odsuwali innych. Odsuwali tych, którzy nie pasowali do nich. Tych, którzy nie pasowali do ich mentalności, do ich sposobu bycia. I tworzyły się jakieś frakcje. I apostoł Paweł to zauważył. I mówi do zboru w ten sposób. Zborem Bożym gardzicie. Poniewieracie tymi, którzy nic nie mają. Czy mam was pochwalić za to?
Nie, za to was nie będę chwalił. Moi drodzy, jak to jest, że często ten rozkaz, to Boże przykazanie gdzieś się nam rozmywa. Tak bardzo chcemy zwrócić uwagę na obietnicę. O tak, tą Bogu chętnie przypominamy. Ale to, co my mamy zrobić z naszej strony, bardzo łatwo gdzieś o tym zapominamy. Wiecie, jak szybko my potrafimy akcentować swoje racje kosztem racji innych. Wiecie, jak szybko potrafimy się obrażać, bo to jest ludzkie, kiedy ktoś nas zrani. Ale to wtedy nasze emocje, nasza stara natura dochodzi do głosu. Jak szybko potrafimy się obrażać, gdy, nie wiem, ktoś coś zrobi niewłaściwego, niekoniecznie nawet względem nas. Jak łatwo nam gdzieś o jakiś, nie wiem, dystans, kiedy ktoś po prostu funkcjonuje inaczej, ma inne usposobienie, inny temperament, nie pasuje trochę do tego, jakim bym chciał, żeby on był. No i wolę na dystans. A przecież Bóg mówi wyraźnie, daje ci rozkaz, miłujcie się nawzajem. Daję wam rozkaz, przykazanie, miłujcie się nawzajem. Kochani, miłość wzajemna w zborze jest siłą niesamowitą. To jest siła naszego świadectwa, to jest siła naszego przekazu, to jest siła wobec tego świata. Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Kochani, to jest wyróżnik. To jest wyróżnik dla tego świata. Ten świat pozna miłość Bożą przez nas, że my sobie ją nawzajem okazujemy. Ale Jezus stawia też tutaj, i nie tutaj, tylko tutaj, jakby wzorzec, o co chodzi. Jaką miłość? Bo to nie chodzi tylko o to, że coś komuś powiem, że kogoś poklepię po plecach. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. To jest standard. Miłość Jezusa względem nas. A Jezus umiłował nas do końca. Jezus umiłował nas tak, że swoje życie za nas oddał. Zwróćmy uwagę, moi drodzy, w jakim kontekście, w jakiej chwili padają te słowa. Oto Jezus jest uczniami wieczerniku. W czasie ostatniej wieczerzy. I 21 werset tego rozdziału mówi: po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Jezus wstrząśnięty do głębi. Rzadko można znaleźć w Biblii słowa, które określają tak głębokie emocje naszego Pana. Wstrząśnięty do głębi. Mówi, jeden z was mnie wyda. Zaczyna się konsternacja. W końcu Jezus na prośbę uczniów wskazuje dokładnie, podając chleb Judaszowi. Wskazuje dokładnie, o kogo chodzi. Wtedy Judasz wstaje. Jezus mu mówi, co masz czynić, to czyń. Pozostali uczniowie tego nie rozumieją. Myślą, że może chodzi o jakieś zakupy. Ale Jezus wiedział, Judasz też. I wychodzi. I w tym momencie, kiedy wyszedł, Jezus mówi, dziateczki, 33 werset, dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami. Szukać mnie będziecie i jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy pójść nie możecie. I teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam. To jest ten kontekst. Taka dramaturgia tej chwili. Jezus jest w sytuacji, kiedy Judasz go zdradza. I mówi, miłujcie się nawzajem. Jakby Jezus chciał powiedzieć, ja nadal Judasza miłuję. Co prawda on wybrał, co wybrał. Że tak powiem, skończy jak skończy. To jest jego życie, jego wybór. Ale ja go miłuję. Kochani, Jezus mówi w tym kontekście, miłujcie się nawzajem. Moi drodzy, miłość jest tak mocnym świadectwem. Ja przypomina mi się, kiedyś słuchałem, czy czytałem, już nie pamiętam, brata Dawida Wilkersona,
który mówił właśnie o tym, jak w zborze ich, gdzie jest ich, nie wiem jak na dziś, ale wtedy ponad 100 różnych narodowości. Niesamowity konglomerat różnych kultur, różnych charakterów, a jednak oni dochodzili do miłości wzajemnej. I wtedy to było tak mocno, tak potężne pośród nich, że ludzie z zewnątrz, kiedy przychodzili, siadali do ławek jeszcze przed nabożeństwem. Jeszcze nic się nie rozpoczęło, a Boża obecność już na nich zstępowała. Oni zaczęli już płakać, nie rozumiejąc w ogóle czemu. Bo to jest miłość. Bo to jest coś, do czego Bóg się przyznaje. I moi drodzy, niczym tego nie jesteśmy w stanie podrobić. Niczym tego nie jesteśmy w stanie nadrobić. Miłość wzajemna. Kochani, więc mnie zaskakuje radykalizm apostoła Jana. Gdzie apostoł Jan kojarzy się nam raczej z niezbyt radykalnym. Raczej taki miły, taki bardziej ciepły. Prędzej to Piotr. Ale kiedy czytamy, co apostoł Jan ma do powiedzenia w kwestii miłości, to jest pełen radykalizm. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, 3 rozdział. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. No szok. Jeśli nie miłuję braci, to Biblia mówi, że nie ma we mnie życia. I dalej czytamy werset 16. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy oddawać życie za braci. Moi drodzy, my żyjemy w takim czasie, w takim miejscu, że tego słowa Bogu dzięki nie musimy realizować. Mamy pokój, nie ma prześladowań. Ale myślę, że nasi bracia tam gdzieś w tych muzułmańskich krajach, gdzie są potworne prześladowania, oni to rozumieją dosłownie. Ale myślę, że dla nas póki co, mówię póki co, bo sam jeden Bóg wie, co będzie przed nami. Myślę, że chodzi o to, abyśmy byli gotowi. Tu chodzi o tak wielką miłość, żeby to było w nas, żebyśmy byli gotowi na taką rzecz. Oby nigdy ona nie musiała dojść do skutku. Ale moi drodzy, ta gotowość jest niesamowita. Bo wiecie, jeśli bym kochał brata, siostrę tak bardzo, że mogę oddać życie swoje za nią, to tym bardziej mogę oddać cokolwiek innego. No prawda? Jeżeli jestem gotów oddać życie, to tym prościej mi będzie oddać coś prostszego. Może swój czas. Może coś materialnego. Aby mu pomóc. Bo widzicie, apostoł Jan jest bardzo praktyczny. On nie mówi tylko o takich wzniosłej miłości, takiej, którą zdefiniować nijak nie można. Ale zobaczmy na kolejne wersety, 17-18. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże może w nim mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. To jest też to samo, co czytaliśmy na początku z księgi Izajasza. Tam było również ten wątek, aby nie zamykać swojego serca przed potrzebującymi. Moi drodzy, myślę, że ten aspekt praktyczny jest również dla nas ważny. I myślę, że powinniśmy się go uczyć. Uczyć być się otwarci na to również, żeby nasi bracia, nasze siostry znały także naszą potrzebę. Bo jak można komuś pomóc, nie znając, w ogóle nie wiedząc, że ma potrzebę? Kochani, spójrzmy dalej. 4 rozdział, werset 7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Zobaczmy, jakie jest rozumowanie apostoła Piotra. Oto apostoł Piotr mówi w ten sposób. Jeżeli na nowo się narodziłeś, jeżeli ja na nowo się narodziłem, przyjąłem Pana jako swojego Zbawiciela, to On we mnie zamieszkał, prawda? To On zamieszkał przede wszystkim w moim duchu, ale w mojej duszy również, czyli w moich emocjach, w moim myśleniu, w mojej woli, czyż nie tak?
Moja wola się zmieniła. Chcę czynić to, co Jemu się podoba. Moje myślenie się zmieniło. Myślę o tym, co On chce. Myślę o Jego Słowie. Moje emocje również. A więc On zamieszkał we mnie, w całym mnie. I jeśli On jest miłością, to miłość mnie nasyciła, prawda? Więc rozumowanie apostoła Jana jest logiczne. Jeśli On we mnie mieszka, a jeśli On jest miłością, to automatycznie i ja jestem. I to jest niby proste. Tylko problem jest z następnym wersetem, bo jego się ciężko czyta. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Kochani, nie wiem jak wy, ale te wersety trochę palą. Apostoł Piotr mówi w ten sposób. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. To 1 Piotra 1,22. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Gorąco, czyli szczerze, czyli prawdziwie, czyli tak bardzo mocno. Bo wiecie, można miłować, ale nie do końca tak, jak Bóg chce. Czyli obłudnie, po prostu. Zobaczmy na werset 9, 12 rozdziału do Rzymian. Miłość niech będzie nieobłudna. Miłość niech będzie, inaczej mówiąc, szczera. Wiecie, to tak jak z tym postem, o którym czytaliśmy w Księdze Izajasza. Tam było wskazane na to, że oni mieli dużo formy. Posypywali się popiołem, ubierali włosienice, robili smutne miny i wszyscy myśleli wkoło, jak oni strasznie poszczą. Ale nie o to chodzi. To ma być coś wewnątrz, to ma być coś duchowego. Tak samo i miłość. Można robić dobre miny, można na zewnątrz wydawać się, jakie to piękne są relacje, ale w środku może być zupełnie coś innego. Miłość nieobłudna. Czytamy dalej, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Szacunku w miłości, a więc naszej uprzejmości, naszej łagodności, naszej serdeczności, nie pokazując naszej wyższości jedni nad drugimi. Efezjan 4,32 mówi, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kochani, i tu dochodzi ten niezwykle ważny aspekt, odpuszczając sobie. Moi drodzy, nie ma możliwości w ogóle mówić o miłości bez przebaczenia. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Spróbuj sobie pomyśleć, mam nadzieję nie z własnego doświadczenia, ale teoretyzując, że na kogoś się po prostu gniewasz, że ktoś ci zrobił tak wielką krzywdę i jesteś taki obolały i masz taką pretensję do niego. Wyobraź sobie, czy w tym momencie jesteś w stanie za niego życie oddać? Jesteś w stanie w ogóle pozytywnie o nim myśleć? To się nie da. A więc przebaczenie jest kluczowe, aby w ogóle mówić o miłości. To jest najpotężniejsza cecha miłości. Zresztą w hymnie o miłości ona jest również wspomniana. Nie pamięta nic złego. Miłość nie pamięta nic złego. To znaczy, że najpierw przebaczył, a później wykasował. Przebaczył i wykasował ze swojej pamięci. Nie wraca, nie pamięta. To jest miłość. Kochani, my nie mamy żadnego usprawiedliwienia przed Bogiem. My nie mamy usprawiedliwienia tego typu, że Boże, ale to była tak wielka krzywda, że się nie da. Nie ma czegoś takiego. Wiecie dlaczego? Bo Bóg dał moc do przebaczenia. Bo Bóg dał moc do usprawiedliwienia i nie mamy nic na usprawiedliwienie. Jak się chcemy przed Bogiem wytłumaczyć, że to było za wielkie? A Bóg nam powie, ja ci dałem moc. Ty z niej po prostu nie chciałeś skorzystać. A więc, kochani, przebaczenie to jest pierwszy krok do miłości. Wiecie, czy miłość jest prosta? Nie.
Ale też Biblia nie udaje, że jest prosta. Biblia wcale nie mówi, że to jest proste. Czytamy w Efezjan 4:1. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwością. Widzicie, znowu są cechy relacji między ludźmi w zborach. I dalej, znosząc jedni drugich w miłości. Znosząc jedni drugich w miłości. A ten sam apostoł Paweł w liście do Kolosan dodaje jeszcze i mówi, znosząc się i przebaczając sobie wzajemnie. Moi drodzy, co to jest znosząc? Znosząc siebie w miłości. Czyli tu nie chodzi o to, że ja kogoś chcę znieść, to znaczy znieść z drogi przed sobą, usunąć go ze swojego życia, znieść, ale wytrzymać. Ja spojrzałem do słownika greckiego, jak oddane jest tam to słowo i tam było właśnie słowo wytrzymać, wytrwać, ścierpieć. Moi drodzy, to znaczy, że mam z miłości ścierpieć drugą osobę, a nie spowodować, że ona ma się do mnie dostosować, że ona ma myśleć tak, jak ja myślę, że ona ma funkcjonować tak, jak ja bym chciał, żeby ona funkcjonowała. Ona będzie inna, bo ma inny temperament, bo ma może inne wychowanie, ale ja ją mam taką ścierpieć. Ja mam może czasem zacisnąć zęby i ścierpieć ją, taką, jaką Bóg ją stworzył. Moi drodzy, to słowo wytrwać, ścierpieć, znosić, to słowo greckie jest użyte w paru innych miejscach. I kiedy ja zobaczyłem na te miejsca, to jest użyte w kontekście prześladowań. Wytrzymać prześladowania. A więc wcale Biblia nie udaje, że miłość jest prosta, że miłość jest łatwa, ale miłość jest konieczna. Miłość jest tym, co otwiera nam drogę do Bożego błogosławieństwa. Proście o cokolwiek byście chcieli, a ja wam dam. Moi drodzy, jeśli wybierzemy miłość, to możemy prosić o wszystko według Jego woli. To możemy prosić o Bożą chwałę, aby na to miejsce stępowała. Amen. To możemy prosić o to, aby nasze domy były zbawione. Nasze dzieci, które się pogubiły, w niektórych domach tak jest, aby powróciły. O to, aby Pan Bóg uzdrawiał, aby Pan Bóg czynił cuda pośród nas, aby zbawiał, aby dotykał miasta. Możemy? I wtedy otrzymujemy piękne obietnice. Jeśli o to będziesz prosił, ja ci to dam. Ale wybierz miłość. Ale bądź posłuszny mojemu słowu. Moi drodzy, to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. I kochani, już na koniec Psalm 133. Pewnie dobrze pamiętacie, o czym on mówi. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowę, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Moi drodzy, po pierwsze chcę zauważyć pewien automatyzm. Pan Bóg mówi, jeśli wy wybierzecie, aby żyć w zgodzie, później to rozwinę jeszcze, to tam Pan Bóg zsyła. I to jest pewien automatyzm, po prostu Boże namaszczenie, po prostu Boża obfitość po prostu spływa, jeśli my wybierzemy to. Kochani, czy jesteś w stanie zatrzymać, nie wiem, jeżeli ktoś wyleje gdzieś tam, no pewnie nie w pokoju, ale gdzieś tam na basenie założymy, nie wiem, kubek wody na głowę. Jesteś w stanie zatrzymać, żeby on nie ściekł? Albo może jeszcze bardziej jasno. Czytamy tutaj o rosie. Może spróbuj kiedyś w letni dzień, wieczór, czy w zasadzie noc, kiedy rosa siada. Spróbuj wyjść i zatrzymać ją. Jesteśmy w stanie zatrzymać siadającą rosę? No nie jesteśmy w stanie. To jest pewien automatyzm. Po prostu są do tego warunki i ona spływa. Tak samo, kochani, jeżeli my stworzymy warunki do tego, żeby Bóg mógł posłać swoje błogosławieństwo, to ono spłynie. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I to słowo, tą myśl chciałbym na zakończenie podkreślić. W zgodzie mieszkają.
Mieszkać tu nie chodzi oczywiście tylko o jeden wspólny dach, choć w pewnych okolicznościach też. Chodzi o po prostu wspólne życie, wspólne funkcjonowanie w jakiejś społeczności, na przykład zbór czy jakaś inna. Ale chcę podkreślić słowo w zgodzie, bo ono jest niezwykłe. Sam to odkryłem w tym tygodniu, kiedy chciałem zobaczyć, jak w oryginalnym hebrajskim języku jest użyte słowo zgoda w tym miejscu. Ja nie znam języka hebrajskiego, ale od tego są słowniki, żeby do tego spojrzeć, więc może przekażę to nie z tym akcentem, ale jest to słowo jahat. I to słowo jahat, które się przewija, ono oznacza wprost tak: unia, zjednoczenie, jedność, jednomyślność, czynić coś z pospołu razem. I wiecie, może to niewiele nam mówi w tym momencie, ale ten słownik też umożliwia, żeby zobaczyć, jak to słowo jahed jest użyte w innych miejscach. Czyli co tak naprawdę ono oznacza. I wiecie, zobaczyłem sobie w kilka miejsc i byłem zdumiony. Ono użyte jest w sytuacjach, kiedy ludzie wspólnie razem coś robili. Kiedy wspólnie razem mieli jakiś cel. I w Księdze Jozłego 9:2 jest napisane tak: połączyli się, aby jednomyślnie, i tam jest użyte słowo aby jahed, aby podjąć walkę z Jozłem i Izraelem. Później werset, parę rozdziałów dalej, 11:5, czytamy tak: wszyscy ci królowie skupili swoje siły, wyruszyli i stanęli razem obozem, by walczyć z Jozłem. Oczywiście kontekst jest negatywny, ale nie chodzi tutaj o kontekst. Chodzi o słowo jahed. Zobaczcie, jakie tam są przymiotniki. Połączyli się jednomyślnie. Dalej, skupili swoje siły. To mi się tak bardzo podoba. Skupili swoje siły. Wyruszyli, stanęli razem obozem. Wspólne działanie, które wymaga jakiejś pracy, jakiejś determinacji. I tu jest użyte właśnie to samo słowo, co w psalmie, kiedy w zgodzie mieszkają, kiedy jahed. Kochani, i wiele innych miejsc, które opisuje wspólną drogę, wspólne działanie, jak choćby kiedy Abraham szedł razem z Izaakiem, aby go ofiarować, szli razem. Ale jeszcze trzy podam miejsca czy okoliczności, w których to słowo występuje. Coś niesamowitego, moi drodzy, bo to słowo jahed występuje przy budowie przybytku. To jest miejsce, gdzie jest mowa o tym, że są deski razem połączone w narożniku. Razem połączone. Tam jest słowo jahed. Moi drodzy, razem połączone w narożniku. Popatrzcie, mają wspólną i to chyba ważną pracę w narożniku. Ja sobie wyobrażam, jak deski są połączone. Nie wiem, czym oni wtedy łączyli, czy jakimiś kołkami, czy czym, ale to jest coś nierozerwalnego. Razem nierozerwalnie. I wykonują wspólnie jakąś pracę. Gdzie dalej jest użyte w kontekście pracy w wspólnym zaprzęgu. Czyli dwa zwierzęta idą jahed, idą razem w wspólnym zaprzęgu. Nie da się robić czegoś innego w tym momencie. I ostatnia rzecz, która jest wyjątkowo taka przemawiająca, to jest myśl, to jest w piątej księgi Mojżeszowej 5:10, to jest w znaczeniu jednej sukni. Czyli to są dwa różne materiały, len i wełna, które jest razem przeplatana i tworzą jedną suknię. Nie do rozdarcia. I tak samo ma ta suknia te dwa materiały wspólny cel, aby służyć temu, kto ją nosi. Moi drodzy, to jest to słowo jahed. I teraz sobie raz jeszcze przeczytajmy. O jak dobrze i miło, gdy bracia jahed mieszkają. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Tam Pan będzie zsyłał jak rosę swoje błogosławieństwo. Także moi drodzy, podsumowując to, co chciałbym dla swojego życia i dla nas wszystkich razem. To jest ta myśl, która wciąż się przewija. Czyli szukajmy Pana. Wracajmy do komory. Wykupujmy czas. Ale to wszystko w otoczce miłości wzajemnej. To wszystko przesycone miłością wzajemną. Bo jeśli tego nam zabraknie, to nasze efekty
nasze starania nie przyniosą tego efektu, które by powinny przynieść. Niech Bóg błogosławi to słowo w naszych sercach. Amen.